Dziś zakończyło się trwające od czwartku międzynarodowe seminarium ICO Summer Camp 2013. W tym prestiżowym szkoleniu wzięło udział ponad 120 karateków Kyokushin z 7 krajów. Uczestnicy mogli doskonalić swoje umiejętności dzięki światowej sławy japońskim instruktorom. Warsztaty odbyły się w Lublinie po raz trzeci. Dla przybyłych karateków było to niezwykłe spotkanie, bowiem seminarium prowadziły takie znakomitości jak japoński mistrz Shihan Katsuhito Gorai, 6 dan, pełniący funkcję dyrektora Międzynarodowego Departamentu ICO oraz sensei Kentaro Tanaka. Celem tutaj tego szkolenia jest przygotowanie głównie instruktorów do prowadzenia zajęć, ale biorą w nim udział również zawodnicy, ponieważ mamy dwóch prowadzących. I zajęcia były prowadzone w oddzielnych grupach dla liderów klubów, dla szefów wyszkolenia w poszczególnych klubów. Były zajęcia na jednej sali, a na drugiej prowadził mistrz świata Kentaro Tanaka, który jest naprawdę kopalnią wiedzy. Przyjechaliśmy tutaj konkretnie w dwóch celach. Jednym z nich jest mój egzamin na mistrzowski stopień na Dana. Chciałbym zdać dzisiaj egzamin na czarny pas. A oprócz tego na co dzień ćwiczymy głównie pod kumite, czyli konkretnie pod walkę, i chcieliśmy doskonalić również tutaj techniki dotyczące kata, kihonu i uczyć się właśnie od japońskich mistrzów tych technik, których robimy być może mniej niż pozostali tak na co dzień. Oprócz doskonalenia podstawowych technik kyokushin, jak i układów kata, w programie szkoleniowym znalazły się także egzaminy na stopnie mistrzowskie oraz kursy sędziowskie, po których można uzyskać międzynarodowe licencje sędziego ICO. Poza szkoleniem układów kyokushin chcemy nauczyć, że karate pomaga w życiu codziennym. Pozwala zachowywać się z klasą, przestrzegać kultury, zasad życiowych i uczyć, czym jest honor, godność oraz pomaga zdobywać pewność siebie. Organizatorzy mają nadzieję, że Lublin za rok będzie ponownie stolicą światowego karate kyokushin.